Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na sos Bombay Curry. Idealny sos do potraw grillowych, szczególnie moim zdaniem sprawdzi się do kurczaka, a także mi bardzo zasmakował do ryby. Sos jest na bazie majonezu. Jako że był przygotowany podczas warsztatów makro, wiem, że nie wszystkim ten sos przypadł do gustu, więc albo ten sos się bardzo lubi, albo szczerze mówiąc, nie bardzo on podchodzi smakowo, ale myślę, że warto spróbować. Jest właśnie na bazie pasty curry, majonezu z dodatkiem bananów. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajny, więc zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego sosu. Na początku do rondelka wlewam trochę wody i wrzucam rodzynki. Całość podgrzewam tak, aby dzięki temu rodzynki napęczniały i nie były takie suche. Następnie do tego dodaję pastę curry i dokładnie to wszystko mieszam. Zdejmuję z ognia i odstawiam. Zabieram się za banany, te kroję w bardzo cieniutkie plasterki. Następnie do moich przestudzonych rodzynek z pastą curry dodaję trochę miodu i dokładnie mieszam. Do miseczki przekładam majonez, dodaję rodzynki, najpierw je staram się odsączyć, a potem do tego dodaję jeszcze 4 do 5 łyżek tego wywaru z pastą curry. Całość doprawiam solą, wsypuję do tego płatki migdałowe, dodaję pokrojone banany i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Następnie zostawiam na przynajmniej 10-15 minut, aby sos lekko się przegryzł. Uważam, że wtedy jest najlepszy. A po więcej przepisów, jak zawsze, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.